Cześć, mam na imię Kasia i pomogę Ci uregulować Twoje hormony. Jeśli Twoje hormony kojarzą Ci się z bólem, z cierpieniem, a Twój cykl miesiączkowy traktujesz jako nieprzyjemny dodatek albo karę za bycie kobietą, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo jesteś w idealnym miejscu. Równowaga hormonalna to jest naturalny stan Twojego organizmu. I ja w tym podcaście opowiadam, jak ją przywrócić poprzez odżywianie, śledzenie cyklu, zrozumienie ciała i przede wszystkim zaakceptowanie swojej przepięknej kobiecej natury. Bez zaciskania zębów i robienia czegokolwiek na siłę. Bo regulowanie hormonów to tak naprawdę przywracanie Twojemu ciału poczucia bezpieczeństwa, a Tobie spokoju i radości. Także bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś i życzę Ci miłego słuchania. Halo, halo, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, w którym poruszymy sobie temat fantastyczny, tarczycy królowej hormonów, czasem nazywanej, nie wiem, czy kojarzysz, żeby tak ktoś mówił o tarczycy, czasem tak się mówi, przynajmniej ja tak słyszę, i nie bez powodu, bo ona naprawdę jest królową hormonów i powiem Ci dzisiaj, dlaczego ona jest królową hormonów, dlaczego bez odpowiedniej ilości hormonów tarczycy można sobie wcinać, nie wiem co, tonę suplementów, można sobie jeść najlepiej jak się da, a i tak z tego mieć wielkie śmierdzące G. Niestety. Także o tym Ci opowiem. Opowiem Ci o tym, dlaczego właściwie przy problemach z tarczycą jest tak dużo różnych objawów z różnych stron, że właśnie z każdego właściwie układu mamy objawy. I też dam Ci trzy tipy najfajniejsze, które pomogą Ci już ogarnąć trochę Twoją tarczycę. I też... A w ogóle się jaram. Jaram się tym odcinkiem, naprawdę, bo tarczyca to jest... Kurczę, to jest tak ważne, że normalnie bym bardzo chciała, żebyś to zrozumiała. Więc wszystko zrobię, żebyś to zrozumiała, dlaczego ona jest tak ważna. No i już Ci mówię, więc zacznijmy sobie. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, to chciałabym Cię zaprosić do czegoś wyjątkowego, do czegoś niesamowitego, z czego możesz bezpłatnie skorzystać już teraz. Linki wszystkie są w opisie, a jest to hormonalny quiz, czyli właściwie zabawa. Zabawa, dzięki której odkryjesz, wypełniając quiz, z którą fazą cyklu miesiączkowego masz największy w tym momencie problem, ale też odkryjesz spersonalizowane rozwiązania, czyli trzy porady dopasowane indywidualnie do Ciebie, które możesz wdrożyć, i wytłumaczenie też, jak one Ci pomogą uregulować daną fazę cyklu i też jak pomogą Ci uregulować hormony w ogóle. Quiz jest dla Ciebie, jeśli zmagasz się z jakimkolwiek problemem hormonalnym, który wpływa na Twój cykl miesiączkowy, czyli nieregularne, bolesne miesiączki, torbiele, niepłodność, trudności w zajściu w ciążę, mięśniaki macicy, czyli w ogóle wszystko, co sprawia, że Twój cykl albo w ogóle nie istnieje, bo na przykład masz brak miesiączki, albo nie jest najprzyjemniejszy. Weź udział w quizie, pobaw się z nami wszystkimi i otrzymaj bezpłatnie wszystkie rozwiązania, a jednocześnie dzięki udziałowi w quizie będziesz mogła też wziąć udział w przedsprzedaży kursu Naturalnie Cykliczne, która jest w tym momencie, właśnie w tej przedsprzedaży, w najbardziej VIP-owskiej zniżce, najlepszej cenie, jaka w ogóle kiedykolwiek będzie istnieć. Także wszystkie linki zostawiam Ci w opisie tutaj tego odcinka. Dlaczego tarczyca to jest podstawa? Naprawdę to jest podstawa wszystkich hormonów. Twoje ciało składa się z komórek. Komórki, tak? I każda komórka w Twoim ciele ma w sobie dosłownie fabrykę. Po prostu tam się dzieje tyle rzeczy i to takie rzeczy, że no nawet się to, jak to w świecie według Kiepskich, Ferdynand Kiepski zawsze mówił, że się nawet fizjologom nie śniło. W sumie tutaj to pasuje, że fizjologom się nie śniło, bo naprawdę ilość procesów biochemicznych zachodzących w każdej komórce Twojego ciała jest po prostu niezliczona. Co chwilę odkrywa się też nowe, co chwilę odkrywa się kolejne zależności i jest to niesamowite, jak bardzo dużo się dzieje w każdej z Twoich komórek i każda komórka Twojego ciała dokładnie wie, co ma robić. Potrzebuje do tego
odpowiednich witamin, różnych składników, tak? Różnych rzeczy, które wykorzystuje w tej swojej fabryce. I to są właśnie, to są witaminy, minerały, to są białka, węglowodany, tłuszcze. Wszystko to Twoja komórka w tej fabryce używa, ale żeby ona mogła tego wszystkiego użyć, żeby ta fabryka, żeby ta komórka działała, każda komórka w Twoim ciele, przypominam, każda, skóry, mózgu, nie wiem, oka, nerwów, układu nerwowego, paznokci, no dobra, paznokci są trochę martwe po części, ale macierzy paznokci, czy też wątroby, jelit, płuc, serca, wszystkiego, po prostu wszystko możesz wymienić i nawet nawet kości. Kości są niesamowicie aktywne metabolicznie, mają bardzo aktywne te fabryki w sobie, tych komórek. Żeby te wszystkie fabryki śmigały, to paliwem napędowym do tego są hormony tarczycy. To one wchodzą do tych fabryk i mówią: działajcie, działajcie szybciej. Jak nie ma hormonów tarczycy, to tak jak mówię, możesz sobie jeść fantastycznie, możesz mieć najlepszą suplementację na świecie, ale po prostu nic tam się nie będzie działo, ciało tego nie będzie wykorzystywać. Ba! Dlatego już na poziomie, nawet jak Ty będziesz jeść idealnie, to jak masz mało hormonów tarczycy, no to już na poziomie jelit może się tak zdarzyć, że po prostu te fabryki komórkowe, komórki, które wyścielają Twoje jelita, które są odpowiedzialne za to, żeby wchłonąć te wszystkie fantastyczne rzeczy, które Ty jesz, które przyjmujesz, czy w suplementacji, no to one, no jak ich tarczyca nie napędzi do pracy, no to one tego nie wchłoną, tak? Więc już z tego się mogą rozwinąć niedobory. Jak dlaczego osobom z niedoczynności tarczycy, właśnie dlaczego jest tak dużo różnych objawów, dlaczego z każdego układu znów są objawy, no bo tak naprawdę każdy, znów tak jak mówiłam, hormony tarczycy są potrzebne każdej komórce Twojego ciała, więc nic nie będzie dobrze działać, po prostu nic. Czy to skóra, tak, przy niedoczynności tarczycy mogą się pojawić zmiany skórne, w sensie trądzik na przykład, bo będzie osłabiona bariera, chociażby hydrolipidowa, czy będzie zaburzona synteza kolagenu, mogą się szybciej pojawić zmarszczki, czy będzie zaburzona ta mikrobiom skórny, bo też mamy dużo bakterii na skórze, które są potrzebne. Co może się dalej zrobić? Może się pojawić dysbioza jelitowa, czyli przerost różnych bakterii w jelicie. Dlaczego? No bo komórki w żołądku, jak nie domagają, no to nie produkują wystarczająco dużo kwasu solnego, kwasu żołądkowego, przez co te bakterie, które nie powinny wniknąć do nas, no wnikają i mamy osłabioną tą barierę. Więc mogą być wzdęcia, mogą być zaparcia, bo jak mamy za mało hormonów tarczycy, no to znów w jelitach te mięśnie, które robią nam ruchy perystaltyczne, czyli ruchy takie robaczkowe, skurczanie się tych jelit po to, żeby przesuwać treść pokarmową, żeby robiła się z tego stopniowo kupa, no to one nie będą wystarczająco dobrze pracować, tak? Będą trochę osłabione, będą takie leniwe, w ogóle całe ciało się robi takie leniwe, tak? No bo nic im nie mówi, pracujcie, nie ma hormonów tarczycy. I dalej, wypadanie włosów. Po pierwsze dlatego, że wiemy, że w jelitach już się nie wchłaniają witaminy, minerały, a po drugie dlatego, że żeby mieć fajne, zdrowe włosy, no to też potrzebujemy mieć dobre ukrwienie chociażby, tak? A ciśnienie i puls przy niedoczynności tarczycy jest często słaby. I też przez to właśnie to ukrwienie cebulek mieszków włosowych jest słabe. Poza tym właśnie te niedobory witaminowe. Poza tym wszystkie objawy związane z cyklem miesiączkowym, naprawdę wszystkie objawy związane z cyklem miesiączkowym mogą mieć połączenie z tarczycą. W sensie mogą wynikać z problemów z tarczycą. I to jest znów dlatego, to jest też podstawa, jaką się bada często, czy podstawa, na jaką ja zwracam uwagę, czyli właśnie jak tam tarczyca się ma, bo jeśli mamy słabą tarczycę, no to niestety, ale to może przełożyć się
na brak owulacji, bo znów jajniki nie będą wystarczająco dobrze, dużo miały energii, nie będą wystarczająco dobrze pracować, no bo nic im nie mówi, pracujcie, tylko właśnie leniwie będą sobie tam człapać i może nie dojść do owulacji. Mogą być obfite miesiączki, no bo odpływ krwi z endometrium, czyli z błony, które wyściela macicę, jest utrudniony. Poza tym też mamy utrudnioną eliminację estrogenów, czyli estrogeny się kumulują w organizmie, tak? No bo wątroba słabo pracuje, no bo nic jej nie pobudza, no bo jelita słabo pracują, bo, czyli estrogeny też nie wychodzą sobie z kupą z nas, a to jest główna droga ich wychodzenia z naszego organizmu, no więc się zatrzymują, kumulują się i przez to obfite miesiączki, bolesne miesiączki, stany zapalne, twarz jak półksiężyc, właśnie napuchnięcie, poza tym ogólne spowolnienie, jakby to wszystko jeszcze wracając do miesiączki, może się przekładać na problemy z zejściem w ciążę. Naprawdę każdy problem, jaki masz, mamy, dobrze jest zacząć od ogarnięcia tarczycy. I to po prostu jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. O czym ja to mówiłam jeszcze? Aha, o ogólnym spowolnieniu. Czyli o tym, że po prostu jest tak... No tak wolniej. Człowiek jest jak na takim, jak kiedyś. Mój pierwszy w ogóle webinar w życiu, jaki zrobiłam, to był o tym, jak tryskać energią przy niedoczynności tarczycy. Ciekawe. To było bardzo dawno temu. I nie będę go powtarzać. Natomiast, bo też wszystkie rady, które daję, one naprawdę wspierają tarczycę fantastycznie. Natomiast właśnie pamiętam, tam był taki slajd, gdzie pokazałam YouTube'a, jakiś filmik z YouTube'a, jakiegoś screena i tą opcję, wiecie, takiego spowolnienia, że tam można sobie włączyć coś w przyspieszonym tempie i można coś w spowolnionym tempie. I ja, zwłaszcza, że ja też sama w ogóle, tak by the way, ja sama mam niedoczynność tarczycy, to, że właśnie ja widzę i widziałam ten swój okres, jak miałam jeszcze niezdiagnozowaną niedoczynność tarczycy, jako taki czas, gdzie właśnie ktoś włącza ten tryb wolnego odtwarzania życia, czy jak wolnego odtwarzania filmu na YouTubie. Po prostu taki slowdown totalny i takie właśnie, takie no maksymalne spowolnienie i wszystko w zwolnionym tempie właśnie, co było trudne, no bo to się przekładało na wszystko, tak, na całą jakość życia i to też jest jedna z rzeczy, między innymi, dlaczego znów przy niedoczynności tarczycy może się pojawić właśnie stan depresyjny. Depresja właśnie, czy takie jakieś stany poddepresyjne, delikatna depresja, czy mocniejsza. Czy na przykład depresja nasilająca się w drugiej fazie cyklu, przed miesiączką, czyli w sumie takie zakrawanie o PMDD, czyli to właśnie silny PMS. Ale podsumowując, już mam nadzieję, że rozumiesz, dlaczego każdy problem w Twoim ciele może być wynikiem osłabionej pracy tarczycy. I teraz chcę Ci powiedzieć, zanim przejdziemy do tego, co robić, żeby tą tarczycę wspierać, na co zwracać uwagę, powiem Ci o suplementacji, powiem Ci coś o jedzeniu, powiem Ci w ogóle o zachowaniach różnych, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Ci powiedzieć, jak w ogóle, jak wiedzieć, że Ty masz akurat problem z tarczycą, w sensie jak do tego dojść i czy to zawsze chodzi o TSH, czy sobie coś zbadać, czy właśnie FT3, FT4, więc generalnie to ja jestem najbardziej zwolenniczką przede wszystkim sugerowania się temperaturą, Twoją temperaturą ciała. Tarczyca ma wszystko wspólnego z temperaturą ciała. I zdarza się tak, że wiele razy tak się zdarza, że właśnie jeszcze zanim nam się podniesie TSH, zanim nam się podniesie, obniżą na przykład FT3, FT4, to temperatura idzie w dół i już mamy pełnoobjawową niedoczynność. To jest tak zwana subkliniczna niedoczynność tarczycy, czyli teoretycznie wyniki w porządku,
a jednak jest coś nie tak, tak? Objawy są. Więc ja bardzo Ci polecam, to jest badanie, które możesz sobie zrobić, inwestując 20 zł w dobry termometr i to jest tyle, koniec, finito. Czyli 20 zł raz kupujesz dobry termometr, tu podlinkuję Ci, jaki termometr ja polecam, z firmy MicroLife. Nie współpracuję z nimi, nie jest to sponsorowane, ale w sumie chciałabym, bo czemu nie, czemu mieliby mi nie płacić. Polecałam go już naprawdę milion razy, ale to chyba nie jest polska firma nawet. No, nieważne, to jest spoko termometr po prostu. Więc MicroLife kupujesz raz za 20 zł, czy tam 30 nawet, no i masz go na ciągle, tak? A możesz naprawdę fantastycznie zobaczyć sobie, jak pracuje Ci tarczyca i ba! Słuchaj, jak wdrożysz te rzeczy, o których zaraz powiem, to naprawdę zobaczysz, jeśli miałeś obniżoną temperaturę, to naprawdę zobaczysz różnicę i zobaczysz, jak ona rośnie. I to jest niesamowite. Mega dużo dostaję wiadomości takich, czy też właśnie, czy na Instagramie, czy w też przestrzeni kobiecej równowagi, czyli w takim kursie, który ja robię dwa razy do roku edycję i tam z dziewczynami pracujemy sobie tak bardzo intensywnie i blisko nad ich hormonami, to i w tym jest tak, że często właśnie dziewczyny piszą, że pierwsze, co się dzieje, ależ jak ma twane zdanie, pierwsze, co się dzieje, jaki efekt widzą, to po wdrożeniu tych wszystkich rad, zaleceń, to jest to, że temperatura rośnie i że im wreszcie nie jest zimno ciągle. No i to jest fantastyczne i to jest bardzo dobry znak. Naprawdę, to jest świetny znak. I słuchaj, że co ma tarczyca do temperatury, to tak jak wspomniałam, tak już wiemy, że tarczyca, hormony tarczycy wchodzą do każdej komórki i mówią, hej, działaj, idź do przodu i w ogóle i napędza te komórki, napędza te fabryki. I co się dzieje w takiej fabryce, jak w takiej komórce, jak ona działa, jak ona pracuje. No, jak się pracuje, no to się zrobi ciepło. Dużo, oprócz tego, że komórki produkują dużo energii, która w różnych miejscach w ciele się jest potem wykorzystywana, to część energii, którą te komórki w tej fabryce wyprodukują, to jest energia, która jest wydzielana w postaci ciepła, po to, żeby też nam utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, a część po prostu jest taka jako ciepło, taka trochę przez przypadek wydzielana, tak? Ale generalnie praca komórek odpowiednia, czyli odpowiednia ilość hormonów tarczycy, to jest odpowiednia temperatura ciała. I to jest bardzo ważne. Chcemy, żeby Twoja temperatura ciała była powyżej 36,2, 36,3 przez większość czasu. To jest bardzo ważne. Chcemy, żeby Ci było ciepło. I to są takie najważniejsze wyznaczniki. 36,2, 36,3 to jest takie minimum, które chcemy u Ciebie zobaczyć właśnie przynajmniej w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, czyli od miesiączki do owulacji. I co teraz robić, żeby tą tarczycę wspierać? I to tyczy się Ciebie, nieważne czy Ty masz niedoczynność tarczycy, czy masz Hashimoto, czy po prostu podejrzewasz, że masz słabą tarczycę, czy masz niskie temperatury, czy po prostu chcesz wesprzeć tarczycę, bo już wiesz, jak bardzo jest ważna. Pierwsza rzecz, i znów powtarzam, tak, tyczy się to też osób, które mają Hashimoto. To jest, być może już wiesz, bo mówię o tym często, jod, 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 jod. Słuchajcie, nawet wczoraj, bo wczoraj też miałam spotkanie z dziewczynami właśnie z przestrzeni kobiecej równowagi, by the way, następna edycja jest dopiero na jesień. Więc nawet wczoraj miałyśmy taką rozmowę i ja też mówiłam dziewczynom, bo wyszedł temat właśnie suplementacji jodu przez Hashimoto, o czym zaraz tutaj Wam powiem. Natomiast jod jest to podstawowy składnik tarczycy. Podstawowy składnik tarczycy, jakby w sumie samej w sobie, samego narządu, a właściwie nie narządu, tylko gruczołu, bo to jest gruczoł. I jest on
Dlaczego tarczyca ma w sobie dużo jodu? No bo ona go wykorzystuje do produkcji hormonów. I teraz być może jesteś jedną z osób, która boi się jodu i która ma na myśl o jodzie. Kurde, ale nie wiem, bo ja słyszałam, że nie powinno się, bo słyszałam, że to nie można, a przy Hashimoto to już w ogóle. A mi lekarz powiedział, że po co i tak dalej, i tak dalej. I spoko. Ja to rozumiem, bo ja też byłam w takim miejscu. Ja wychodząc z farmacji, kończąc ją, myślałam, miałam przekonanie wpojone ze studiów, że przy niedoczynności tarczycy nie powinno się w ogóle jodu suplementować. I to było straszne. Natomiast w miarę nabywania praktyki i robienia badań, zlecania badań kobietom, z którymi współpracuję, widzę, jak naprawdę już dziesiątki tych badań jodu z dobowej zbiórki moczu, czyli najbardziej adekwatnego badania jodu w ogóle, jakie istnieje, naprawdę już dziesiątki tych badań zleciłam, dziesiątki tych badań obejrzałam i wiesz, ile kobiet z tych dziesiątek, może to są już setki, ponad 100, ile kobiet z tych wszystkich badań miało dobry poziom jodu? Jedna kobieta. Naprawdę z ręką na sercu. Druga była taka, która miała blisko normy, tak? I ja tutaj nie mówię o moich normach funkcjonalnych, które i tak trochę powinny być wyższe niż te laboratoryjne, ale mówię naprawdę o tych laboratoryjnych. Czyli jest bardzo duża szansa, że jakbyś sobie zbadała poziom jodu, to on by był w niedoborze według norm laboratoryjnych, czyli i tak trochę zaniżonych. I powiedz mi w takim razie, dlaczego? Dlaczego wszędzie wszyscy trąbią, jak to jod jest straszny? I jak to mamy go przecież super wystarczająco w diecie, bo mamy sól jodowaną. Dlaczego? Ja nie chcę, jakby to jest dla mnie taki paradoks. Zwłaszcza, że ja też miałam to przekonanie. To jest po prostu, no chore, po prostu chore. I takie udawanie, że problemu nie ma, no bo w sumie kto zleca te badania jodu z dobowej zbiórki moczu? No żaden endokrynolog, żaden ginekolog. W sensie czasem się zdarza, tak? Czasem się zdarzy. Natomiast naprawdę niedobór jodu w Polsce, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w Polsce jest po prostu tak powszechny, jak naprawdę mogłabym, nie wiem, no... Już nawet w ogóle brakuje mi słów, co ja to mogę coś jeszcze powiedzieć, jak bardzo to jest ważne. A to jest podstawowy składnik dla tarczycy. I nie wystarczy sól jodowana i nie wystarczą wodorosty czy ryby, w których też często się kumulują metale ciężkie, co też nie jest za fajne, tak? Bo nie chcemy jakby sobie ich razem z jodem pożerać. Dobrze jest, jeśli nie chcesz faktycznie w ogóle suplementować jodu i tak bardzo ostrożnie do tego podchodzisz, no to ja polecam Ci przede wszystkim sobie zrobić badanie właśnie jodu stopowej zbiórki moczu, no niestety tam kosztuje 300, także sporo i niestety trzeba sikać przez cały dzień do pojemnika wielkiego. Natomiast bez badania spokojnie do tych 500 mikrogramów przy Hashimoto, do 500 mikrogramów przy Hashimoto, to jest ważne, a bez Hashimoto nawet kilka miligramów, tak, dobrze, słyszysz? Można sobie suplementować, zwłaszcza jeśli masz niższe temperatury, zwłaszcza jeśli masz niedoczynność tarczycy. Powtórzę, do 500 mikrogramów przy Hashimoto, do kilku miligramów właśnie przy niedoczynności tarczycy po prostu albo niskich temperaturach, albo faktycznie objawach, że ta niedoczynność jest. Większe dawki typu na przykład już takie jak w protokole jodowym, to ja zawsze wtedy polecam zrobić badanie, jakby już bez tego na pewno ich nie wdrażam nigdy, bo do tego dobrze jest mieć badanie, bo to też nie są cukierki, tak? I nie chcemy, to nie są też żadne czary mary i to nie rozwala tarczycy, bo dlaczego miałoby rozwalać, tak? Jeśli mamy niedobór jakiegoś pierwiastka, jakiegoś minerału, jeszcze tak ważnego, podstawowego składnika hormonów tarczycy, którego wszyscy niemal mają niedobór, no to dlaczego uzupełnianie go miałoby nam rozwalić tarczycę? Bo też się spotkałam z takimi rzeczami. Ja w ogóle nie rozumiem tego.
Co do samego jakby wdrażania większych dawek jodu przy Hashimoto, to też jest jakby możliwe. Tutaj trzeba troszkę ostrożniej podchodzić, ale to nie jest na dzisiaj. Natomiast nawet jeśli byś chciała jakieś podstawowe dawki znów po prostu tak sobie zacząć jeść, typu te 400 mikrogramów, które są na przykład w produkcie jodek potasu Ostrowit albo jodek potasu Alines, no to już możesz odczuć jakieś pozytywne efekty, tak? Większe dawki są w preparacie fajnym tabletkowym Jodoral się nazywa, albo w płynu Lugola, ale on jest po prostu ohydny. Więc jeśli ja robię na przykład protokół komuś, to zawsze korzystamy z Jodoralu. I tak, to była pierwsza rzecz. Bardzo chyba najwięcej czasu na nią poświęcę, bo ja po prostu nie mogłam przejść obojętnie obok tego, jak ogromny to jest problem właśnie niedobór jodu i jak bardzo bym chciała, żebyś sobie dostarczała dobrej ilości jodu. Kolejna rzecz, co wspiera tarczycę, to żeby Ci to opowiedzieć, to potrzebuję, żebyś wiedziała, że to jest, że sama tarczyca sama w sobie, która w ogóle znajduje się u podstawy Twojej szyi, ona produkuje hormony, które nie są aktywne. One dopiero muszą przejść do Twojego krążenia, dotrzeć do wątroby w większości i dotrzeć po części do jelit i tam zostać aktywowane. Wątroba i jelita. I jedna rzecz to jest to, żeby... Zaraz powiemy sobie o jelitach. Ale wątroba. Większość hormonów tarczycy jest aktywowana w wątrobie. Dopiero te aktywne będą pobudzać tą fabrykę w komórkach, tak? Dopiero potrzebujemy je aktywować. Jedna rzecz to jest to, że w ogóle jakby już zadbałyśmy o produkcję tych hormonów, bo mamy jod, uzupełniłyśmy jod. Ale druga rzecz to teraz zadbajmy o aktywację. Zadbaj o to, żeby mieć aktywne hormony tarczycy. I teraz powiem częstotliwości posiłków i budzeniu się w nocy i o tym, jak w ogóle post przerywany, na ten temat też nagrałam w ogóle podcast jeden, w którym się tam bardzo nawkurzałam i wydaje mi się, że poprzeklinałam trochę, jak jestem wkurzona właśnie. Chyba, tak przynajmniej to pamiętam teraz. Więc post przerywany, powiem Ci, jak to wpływa na aktywację hormonów tarczycy, jak właśnie przerwy między posiłkami wpływają na aktywację hormonów tarczycy i też jak diety niskowęglowodanowe, low carb, wpływają na niedobór hormonów tarczycy. Boże, miałam właśnie mini zawał, bo myślałam, że mam niepodłączony swój mikrofon i że nagrywam do Ciebie od pół godziny, mówiąc nie tam, gdzie powinno. Ale na szczęście wszystko jest w porządku. Wracajmy. Więc, żeby Twoja wątroba w optymalny sposób aktywowała hormony tarczycy, czyli w wydajny sposób, czyli w takiej ilości, jakiej Ty potrzebujesz, to oprócz tego, że potrzebujesz mieć odpowiednią ilość tych hormonów wyprodukowaną przez tarczycę, no to potrzebujesz, słuchaj, jeszcze mieć wątrobę, która dobrze działa, która jest skupiona na tym, co jest najważniejsze dla Twojego ciała. Między innymi na aktywacji hormonów tarczycy. I jak to zrobić, żeby ona się na tym skupiała? Ano, nie dokładać jej pracy. Nie dokładać pracy swojej wątrobie. Oprócz tego, że tak, że jakby może pomyślisz o oczywistym, czyli na przykład nie pić dużo alkoholu, to oczywiście duża ilość alkoholu nie będzie sprzyjała aktywacji hormonów tarczycy. Ale słuchaj, co mają do tego przerwy między posiłkami i co ma do tego długi post nocny, właśnie intermittent fasting, czyli post przerywany, który w ogóle notabene mi się non-stop wyświetla w reklamach i po prostu już czasem mam ochotę zeskrinować to i wrzucić na Instagrama i napisać ja pierdzielę, dlaczego mi się to wyświetla i po prostu bardzo źle sobie wyprofilowali te reklamy, bo ja tego nie chcę oglądać. Więc tak, w momencie jak jesz, masz duże przerwy między posiłkami, czyli powyżej 4 godzin, albo jesz późno śniadanie, powyżej godziny do obudzenia się,
od obudzenia się. Albo masz post nocny bardzo długi, powyżej, ja bym powiedziała, 11-12 godzin. To wtedy no twoje ciało, ono nie będzie jechać na tym, co mu dałaś do jedzenia, no bo to już zużyje, tak? Bo trawienie też nie jest aż takie długie. Zwłaszcza mówię tutaj o węglowodanach, tak? Węglowodany są dość szybko strawne, no bo one są podstawowym paliwem każdej twojej komórki. Fabryka każdej komórki niemal bardzo, bardzo lubi węglowodany, one fajnie ją napędzają też. Więc jak masz bardzo długie przerwy, no to twoje ciało już zdąży zużyć te węglowodany, które mu dałaś w poprzednim posiłku. Czy to na kolację, a później jak śniadanie jesz na przykład o 12, no to już tą kolację dawno strawiło. Czy to na przykład na śniadanie, które zjadłaś, na drugie śniadanie, które zjadłaś powiedzmy o godzinie 14, a pierwsze śniadanie o 7 rano, tak? No to wtedy, co się dzieje, jak twoje ciało zużyje już te węglowodany? Zaczyna powoli spadać poziom cukru we krwi. I jak ten poziom cukru we krwi spada, no to ciało ma taki alarm, że halo, potrzebujemy go podnieść do odpowiedniego poziomu, potrzebujemy utrzymać na odpowiednim poziomie, no bo nie może tak być, że on jest tak nisko. I wtedy twoje ciało wysyła hormony stresu, adrenalinę, noradrenalinę, kortyzol, które podnoszą ten poziom cukru we krwi, żeby utrzymać go stabilny. I oprócz tego, że jakby już to jest trochę wrzucanie twojego ciała w system stresu, tak, w tryb stresowy, o czym też mówiłyśmy w poprzednim podcaście, no to druga rzecz to jest taka, że skąd w ogóle, jakby jak to się dzieje, że ta adrenalina, noradrenalina, kortyzol, że one podnoszą ten poziom cukru we krwi. Jak to się dzieje i co to ma do tarczycy i wątroby? Ano tak, że one pobudzają procesy, które się nazywają glukoneogenezą, które zachodzą w wątrobie. Glukoneogeneza to jest wytwarzanie cukru od nowa, czyli od zera. A w zasadzie to nie od zera, tylko z twoich mięśni, między innymi białek mięśniowych, czy też czasem z twoich narządów, które też są tkanką mięśniową często. Więc wytwarzanie od zera w procesie glukoneogenezy węglowodanów, których potrzebujesz, bo ty ich potrzebujesz, żeby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, tak? To jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo jak będziesz miała za niski cukier, no to wpadniesz w hipoglikemię, będą ci się trzęsły ręce, zemdlejesz, będziesz miała niedotlenienie tkanek i bieda się stanie z tego. I być może już wiesz, do czego zmierzam, ale zmierzam do tego, że ten proces glukoneogenezy pod wpływem hormonów stresu, jak masz duże przerwy między posiłkami albo duży post nocny, zachodzi w wątrobie. A my mówiłyśmy, że żeby wątroba optymalnie aktywowała hormony tarczycy, no to musi mieć całą resztę zaopiekowaną, musi nie mieć innych ważnych rzeczy na głowie. No a jednak utrzymanie stabilnego cukru i to, żebyś ty nie zemdlała, jest trochę ważniejsze niż aktywacja hormonów tarczycy, które może sobie zaktywować kiedyś tam później, albo w ogóle nigdy, tak finalnie. W związku z czym ta aktywacja hormonów tarczycy schodzi na dalszy plan. No i to jest problem, bo właśnie wtedy ilość aktywnych hormonów tarczycy i też jednocześnie twoja temperatura ciała będą się zmniejszać. I faktycznie to jest fantastycznie też udokumentowane w badaniach, gdzie przy właśnie poście przerywanym na przykład mamy mniejszą ilość krążących hormonów tarczycy. I z jednej strony może być często pobudzenie, przynajmniej na początku chociażby wprowadzania takiego postu, tak? Może być taki, ale Kasia, ja się fantastycznie czuję, ja mam tyle energii. Ale no niestety to jest do czasu, no bo skąd ta energia? Właśnie nie z hormonów tarczycy, tylko ze stresu, z tego, że lecimy sobie na hormonach stresu i to nie jest dobrze, tego naprawdę nie chcemy. I dlatego właśnie, żeby aktywować dobrze hormony tarczycy, mam nadzieję, że zrozumiałaś, potrzebujemy przerwy między posiłkami maksymalnie 3-4 godziny. To znaczy w ogóle 3-4 godziny, to tak optymalnie bym powiedziała. Jeśli faktycznie na przykład wychodzisz z FHA, to w ogóle jeszcze mniej, tak? Czyli z zaniku miesiączki czynnościowego. Być może jakby jedną też z rzeczy, które zauważysz
po wprowadzeniu czy posiłków, to, że Ci będzie po prostu cieplej i to jest fantastyczne, naprawdę. Kojarzysz, jak czasem człowiek się tak po prostu nażre na maksa i wiem, że Ci się czasem zdarzyło, no mi też się zdarzyło wiele razy. Chociaż się staram słuchać głodu i sytości na co dzień, no ale no, czasem się zdarza po prostu najeść do pod korek i jeszcze więcej. No i czasem wtedy się człowiek zaczyna pocić, nie? Czasem tak jest po prostu. I to jest jeden z efektów tego, że po prostu dużo energii się zużywa, tak? I dużo energii właśnie się w tej temperaturze wydziela. W sensie dużo energii się produkuje inaczej. Też nawet już w procesach trawienia. To jest trochę inny temat, ale wracając, najprostsza rzecz na świecie, krótsze posiłki, to się równa, krótsze przerwy między posiłkami, mniejszy post nocny, to się równa, lepsza aktywacja hormonów tarczycy. Kolejna rzecz. Jeszcze miałam Ci powiedzieć o budzeniu się w nocy, jak to się ma do tego, że no, jak będziesz miała jeden ze znaków, że te przerwy masz za długie i też, że masz za mało węglowodanów, no to jest właśnie to, że budzisz się często w nocy. I to też ma związek, w sumie nie będę się nad tym rozwodzić, ale to tak tylko Ci zasiewam ziarenko, że to też ma związek właśnie z ilością hormonów tarczycy w Twoim organizmie i to też będzie można sobie fajnie wyleczyć, powiedzmy, właśnie dbaniem o tą konwersję, ale też dbaniem o ilość w ogóle węglowodanów, tak? Bo czasem jakby te posiłki, o których mówię, te częste, to nie są posiłki, że białkowo-tłuszczowe, tylko tam muszą być węglowodany. To jest też istotne. No bo one nam utrzymują stabilne cukry, tak? Węglowodany plus białko. Zanim przejdziemy do ostatniej części odcinka, chciałabym Ci przypomnieć, że quiz, hormonalny quiz czeka na Ciebie i możesz w każdym momencie bezpłatnie wypełnić quiz, wziąć udział w zabawie i otrzymać spersonalizowane 3 filmiki, 3 rozwiązania Twoich problemów hormonalnych, dowiedzieć się jednocześnie, z czego składa się Twój cykl miesiączkowy, zrozumieć go lepiej w prawie 20-minutowym filmiku i też dowiedzieć się, do czego dążymy, jaka jest wizja Twojego cyklu miesiączkowego, jaką chcemy osiągnąć, no i właśnie te rozwiązania, czyli coś, co pomoże Ci na już, tu i teraz uregulować Twoje hormony. Jednocześnie przedsprzedaż kursu Naturalnie Cykliczna też już się rozpoczęła i będzie trwać jeszcze w najbliższym czasie. Dzięki udziałowi w przedsprzedaży możesz zakupić Naturalnie Cykliczną, czyli kurs, który reguluje hormony dosłownie, który pomoże Ci żyć w zgodzie z cyklem, też przygotować się do ciąży, jeśli chcesz i czerpać radość z kobiecości, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Wszystkie linki są, zostawiam Ci w opisie. Ten kurs teraz będzie w tej przedsprzedaży właśnie w najniższej cenie ever. Z tym Cię zostawiam i miłego dalszego słuchania. I przechodzimy dalej. Tip numer 3. Eliminacja estrogenów. Czyli działanie wspierające tarczycę, to jest działanie, które polega na tym, że my eliminujemy estrogeny. I co mają estrogeny do tarczycy? Wszystko. Tylko nie wszystko, co dobre, tylko wszystko, co przeciwne. Estrogeny działają antytarczycowo. Estrogeny działają antytarczycowo. Tarczyca działa antyestrogenowo. Tarczyca działa antyestrogenowo, estrogeny antytarczycowo. I to jest dobra wiadomość, bo estrogenów, nawet jeśli masz dobre stężenie w organizmie, bardzo często można mieć za dużo. One mogą się kumulować w tkankach i to może być bardzo duży problem. I mogą dawać znów wszystkie te objawy. Jakby dlatego objawy przewagi estrogenowej bardzo się wiążą i bardzo się łączą z objawami właśnie niedoczynności tarczycy. Mogą być wręcz identyczne. Dlatego, że estrogeny osłabiają ilość, zmniejszają ilość hormonów tarczycy, zmniejszają aktywację hormonów tarczycy, a jednocześnie tarczyca będzie nasilać eliminację estrogenów, będzie zmniejszać wrażliwość na estrogeny. W związku z czym chcemy zadbać o to, żeby estrogeny były odpowiednio eliminowane. Jedna najważniejsza rzecz, którą być może już robić, być może, że nie, ostatnio nie mówiłam o tym za dużo, to jest surowa marchewka. Surowa marchewka jest genialna w wiązaniu estrogenów na poziomie jelit, bo czasem tak się zdarza, zwłaszcza też jak mamy
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, że estrogeny chcą, bo estrogeny są wydalane z kałem, że estrogeny chcą wyjść z swojego organizmu, no i wszystko spoko, już prawie wychodzą, już są na etapie jelit, ale jak mamy problem z jelitami, no to wtedy w jelitach mogą być bakterie, które je reaktywują z powrotem. A surowa marchewka sobie tam na nie czeka, wyłapuje i razem z estrogenami sobie wychodzi, tak? Ten błonnik marchewkowy właśnie z kałem. Więc to jest pierwsza rzecz. Marchewka surowa też będzie zmniejszać stany zapalne, zmniejszać ilość takich prozapalnych komponentów lipopolisacharydów bakteryjnych, tak to się mówi, ładnie, które w jelitach się znajdują i które właśnie mogą te stany zapalne nasilać. I marchewka surowa przy okazji będzie trochę pobudzać delikatnie tą perystaltykę jelit, co jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Także tak możesz wesprzeć eliminację estrogenów. Więc to jest bardzo prosty tip, który możesz stosować każdego dnia. Surowa marchewka, jedna surowa marchewka dziennie na wsparcie tarczycy poprzez to, że pomożesz ciału eliminować estrogeny. I co jeszcze o tej marchewce potrzebujesz wiedzieć, to to, że ona tak musi być surowa. Możesz ją zetrzeć na tarce ewentualnie, nie może być zblendowana, ale i nie może być jakaś pieczona, żadna poddana obróbce termicznej. I jeśli stanie się tak, że zaczniesz mieć pomarańczowe ręce, czy dłonie, czy jakieś czasem stopy się też robią pomarańczowe, to warto sobie ją wypłukać w wodzie wcześniej, na przykład zetrzeć na tarce albo zrobić takie wstążki, włożyć te wstążki do wody i tam potrzymać chwilę, aż te beta-karoteny się z niej wypłuczą i wtedy sobie ją zjeść. Jeden z takich fajnych tipów na jedzenie surowej marchewki, słuchaj, to jest wrzucenie sobie jej do, w ogóle obranie kilku marchewek na cały tydzień na przykład, czy na parę dni. 3-4 marchewek, albo nie obieranie, bo też jakby po prostu wyczyszczenie, wyszorowanie, bo też w skórce jest bardzo dużo cennych antyoksydantów. I wrzucenie sobie do wody właśnie, do słoika, czy do jakiegoś pojemnika szklanego w wodzie i one dzięki temu będą super chrupkie, nie zwiędną i będziesz miała już gotowe po prostu do zjedzenia. To taki tip na koniec. Także tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o tarczycę. Mam nadzieję, że już wiesz, jak to jest ważny, najważniejszy gruczoł, jak bardzo, bardzo się wiąże w ogóle z cyklem miesiączkowym i jak ją wspierać, tak? Takie trzy fajne tipy Ci tutaj dałam. Mam nadzieję, że skorzystasz z nich, że trochę może Ci poprzewracałam pozytywnie w głowie. Pamiętaj, summa summarum, między wszystkim, Ty decydujesz finalnie, co jest Twoje, co jest nie Twoje, co wprowadzasz do swojego życia, co nie. Czy to ode mnie, czy to od kogokolwiek innego. Ja bardzo, bardzo, bardzo trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci przepięknej reszty dnia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wszystkie linki wymienione w odcinku znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, żebyśmy zostały w kontakcie, zapisz się do mojego hormonalnego newslettera, dzięki któremu co tydzień będziesz otrzymywać jeszcze więcej treści, które pomogą Ci uregulować hormony prosto na Twoją skrzynkę mailową. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, podaj go dalej kobiecie lub kobietom, którym mógłby pomóc. Albo oceń podcast na platformie, na której go słuchasz. Dzięki temu jeszcze więcej z nas będzie świadomie dbać i doceniać swoją kobiecą naturę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Albo do zobaczenia na Twojej skrzynce.